A kuku, w piękny, słoneczny dzień, oczywiście przy hali stulecia, oczywiście aleją gwiazd i oczywiście na giełdę staroci. Wybrałam się bardzo wcześnie rano, żeby zdążyć przed największym upałem po prostu. I zaczynam tradycyjnie od stoiska pana Zbyszka, u którego, jak widać, piękne salonowe ludwiczki. A jak są ludwiczki, to pozdrowienia dla Ani i Krzysia, bo oni są właśnie takimi zbieraczami scenek rodzajowych i mają już chyba sporą kolekcję. Ale sama wiem, jak to jest, jak coś wciągnie. Zawsze podziwiam tutaj pana Zbyszka, który dzisiaj przyjechał z żoną Angeliką i których serdecznie pozdrawiam, bo rozwijanie tego wszystkiego, a jest naprawdę cała masa porcelany, delikatnej, kruchutkiej, jak zresztą zaraz zobaczycie, no, zajmuje sporo czasu i państwo już od trzeciej dzielnie, tak jak świstak zawijał sreberka, tak państwo odwijają, żeby zaprezentować właśnie te wszystkie tematy porcelanowo-szklane. I takie tematy zresztą przewijają się u mnie. Rzeczy piękne, użytkowe i salonowe. Ale jest jeszcze coś, co było robione i w szkle, i w terakocie, i w drewnie, i w metalu. I nawet, co ciekawe, jak na tamte czasy, w plastiku. I tu napomknę o wszystkich metaloszukaczach, tudzież detektorystach, co czasem wydłubią coś z ziemi i mówią, to jest WHW, albo mówią, to jest pomoc zimowa. No i postanowiłam rozgryźć, co to jest ta pomoc zimowa, bo najczęściej właśnie, jak sama nazwa wskazuje, metaloszukacze wydłubują z ziemi to, co metalowe. A okazało się, kiedy zaczęłam drążyć temat, że właśnie materiałów do tworzenia takich różnych odznak i pamiątek było całe mnóstwo, po prostu ze wszystkiego, z czego dało się stworzyć. Więc, jako że mamy gorące lato, to trochę opowiem o tej pomocy, ale nie jest to niestety piękna historia. A rozpoczęła się oficjalnie w 1933 roku, gdy pan machający przy każdym przemówieniu nerwowo osobiście otworzył pierwszą zbiórkę z hasłem na ustach: nikt nie może być głodny, nikt nie może marznąć. No takie tam sobie szczytne hasełko. A co ciekawe, wcześniej, przed tym 33 rokiem, przywódcy partyjni raczej pogardzali inicjatywą lokalnej pomocy organizowanej przez różne organizacje społeczne. I to z takiego banalnego powodu, jak nadużycie słowa narodowo-socjalistyczne, ponieważ to słowo uzurpowali sobie tylko i wyłącznie ci z partii ówcześnie w Niemczech jedynie słusznej. Ale ktoś jednak wykorzystał pomysł, przeanalizował, policzył i stąd właśnie zmiana stanowiska, no, głównie przez pana kanclerza, który musiał wszystko przyklepać. A potem stało się to narzędziem niesamowitej propagandy i miało na celu tak naprawdę na początku uciszenie kryzysów z początków lat 30., kiedy galopowała, wiadomo, inflacja jeszcze z czasów Weimaru, kiedy ludność po prostu klepała biedę. A tutaj taka ciekawostka, bo jest to filiżanka sygnowana taką charakterystyczną nazwą i tak jak wcześniej była porcelana Imari, tak ta porcelana również pochodzi z Japonii. Tak, mały wtręcik na szybko tej mojej zimowej pomocy w gorącym, upalnym dniu. No i wracając do zbiórek. To wyciszenie niepokojów społecznych pod płaszczem pomocy przybrało dosyć, subtelnie mówiąc, taki horrorystyczno-absurdalny przebieg przez kolejne lata zbiórek. Pierwszą rzeczą rzucającą się w oczy to był fakt, że namawiano ludzi do przekazywania pieniężnych darowizn zamiast dawania darów czy pieniędzy bezpośrednio potrzebującym. Czyli jeżeli Hans wiedział, że obok niego Jürgen klepie biedę, to i tak nie opłacało mu się, jak się później przekonacie, dawać Jürgenowi chleba albo pieniędzy,
bo wszystko musiało przepłynąć przez organizację. Zarówno męskie bojówki Hajotek, jak i dziewczęce oczywiście z równoległego stowarzyszenia, bo było takie, aktywnie biegały z czerwonymi puszkami, co nawet zostało gdzieś udokumentowane przez różnych zagranicznych dziennikarzy, nawet i z Ameryki, którzy przyjeżdżali podziwiać, jak to się prężnie wszystko rozwija. A rozwijało się do tego stopnia, że oczywiście w ramach było nie było socjalistycznego podejścia, nie podawano kwot datków dla poszczególnych osób, żeby im się przypadkiem w główce nie przewróciło, ale łączne kwoty dla danej filii. Tak więc jeśli jednak jakiś chęs wychylił się z kwotą ponadprzeciętną i liczył na oklaski, to zdecydowanie się przeliczył, bo był po prostu wtłoczony w tłum, w całą masę ludu pracującego. No i WHW, czyli właśnie ta pomoc zimowa, stała się narzędziem takiej swoistej edukacji. Bądź wciąż i zawsze gotowy do poświęceń na rzecz wspólnoty narodowej. Oczywiście na każdym kroku podkreślano dobrowolność. Skupiam się tutaj na tym słowie dobrowolność, bo to jest słowo klucz przez wszystkie kolejne lata. To jest po prostu, jakby to ładnie, zgrabnie określić, słowo dobrowolny datek wiązało się z niesamowitym łańcuchem u nogi. Bo no to był hak, po prostu haczydło wielkie jak smok. Dobrowolność albowiem podlegała całej masie nacisków. No i potem było nie było sankcji. Do tego stopnia, że wyobraźcie sobie, byli specjalni, nazwijmy ich eufemistycznie, urzędnicy. Oni się nazywali, no tak z angielska, can rattlers. I byli nieugięci w egzekwowaniu, żeby każdy obywatel Niemiec przekazał darowiznę. Ta darowizna po jakimś czasie, myślę, że każdemu jednak obywatelowi Niemiec w jakiś sposób odbijała się czkawką. Owa nieugiętość była rozwinięta do tego stopnia, że na przykład nazwiska tych, którzy, zdarzało się, zapomnieli dać tę dobrowolną oczywiście darowiznę, były umieszczone w gazecie, żeby o jakże subtelnie przypomnieć im o zaniedbaniu wobec państwa. Rozwijało się też szeroko pojęte donosicielstwo. Taka niewiarygodna się właśnie z tą pomocą zimową wiązała historia. Sąsiedzi i nawet członkowie rodziny byli zachęcani do tego typu praktyk. Były nawet jakieś komitety blokowe, które równie subtelnie przypominały o wypełnieniu obowiązku. A przypominam, że był to dobrowolny obowiązek. Normalnie oksymoron swoich czasów. Taki swoisty słony cukier albo gorzka słodycz. No, myślę, że wiecie, o co chodzi. Gdy ktoś oskarżony o brak darowizny szedł szukać do Sądu Sprawiedliwości, bo oczywiście wydawało mu się, że może, zapewne nie miał trzech granatów w świątecznym ubraniu. Zgodnie z zasadą, sąd sądem, a sprawiedliwość musi być po naszej stronie. Zresztą świąteczne ubrania i granaty to raczej nasza specjalizacja. Sądy albowiem stały po stronie szeroko rozumianego narodu oczywiście, interesu społecznego. I teraz Niemcy jako takie tak mało się kojarzą właśnie z takim ostrym, rżniętym socjalizmem. Zwykle raczej taki zamordyzm kojarzył się jednak z Rosją porewolucyjną, Rosją radziecką już i tą sensu stricte stalinowską. Bo pamiętam, no, polecam lekturę Anatolija Rybakowa Dzieci Arbatu i później kolejne części 35 i później, gdzie w bardzo jasny, przejrzysty sposób, przy okazji oczywiście powieści mówiącej o grupie młodych ludzi, którzy się gdzieś tam na początku przyjaźnili, opisuje cały ten sposób manipulacji społeczeństwem, całymi rodzinami,
całymi domami, blokami, właśnie tym takim mega donosicielstwem. I mogłoby się to kojarzyć właśnie tylko i wyłącznie ze wschodnią stroną, a jednak hitlerowskie Niemcy właśnie dokładnie takie były w tamtym okresie. No i wracając do tych sądów, argumenty obywatela o dobrowolności zyskiwały kontrargument, że było to obrzydliwe zaniedbanie obowiązku, bo choć nie zostały określone oczywiście przez prawo takie darowizny, to jednak obywatel nadużywa bardzo skrajnie pojęcia wolność. No po prostu skandal i hańba. No, czy obywatel ma w ogóle prawo głosu? Czy w ogóle kiedykolwiek miał? Podobno nawet i w czasach rzymskich. Niekoniecznie już, więc tak to z tym obywatelstwem jednak bywa. I wyobraźcie sobie, że WHW, czyli właśnie ta pomoc zimowa, zbierała mocne żniwo. Pracownicy tracili pracę po prostu. Za niedawanie datków, albo nawet za, uwaga, uwaga, za zbyt małe kwoty. Choć przecież teoretycznie nie było żadnych progów. No takie trochę jakby słyszane na plebanica łaska minimum 500 zł. Bez obrażania oczywiście niczyich uczuć religijnych, ale znam to niestety akurat z autopsji za pogrzeb i skończyło się księżowskie rumakowanie w tym momencie. Wracając do darowizn, zbyt małe groziły potępieniem i nazwaniem takiej postawy wrogością wobec społeczności i ludu. Za to duże, mówiąc kolokwialnie, kupowały spokój, dając pozycję lojalnego Niemca. I ciekawą praktyką były te zalecane przez partię tak zwane posiłki jednogarnkowe. One były serwowane na początku, przynajmniej raz w miesiącu. No i taka sugestia była odgórna, że oczywiście każda restauracja ma właśnie raz w miesiącu iść w ten jeden garnek. No polegało to na tym, że była kumulacja wszystkiego w jednym daniu, a wszystkie kwoty za te dania, które serwowano oczywiście od rana do wieczora, charytatywnie, dobrowolnie, wszelkie restauracje, bary i inne takie jadłodajnie oddawały na instytucje, na pomoc zimową. Taka sytuacja. I kiedy się tak patrzy na taką scenkę rodzajową, porcelany było nie było chyba duńskiej, bo taka jest łagodność kształtu i koloru, no to tak mogło się właśnie kojarzyć ze społeczeństwem, które może by chciało i olać, tudzież osikać sprawę, tak jak ten chłopczyk, ale jednak musiało w sposób dobrowolny, podkreślam uparcie to słowo, korzystać nie z pomocy, ale z służenia ku pomocy. Więc było nie było, restauracje miały cichy obowiązek takich Eintopf, jeśli to dobrze wypowiadam, albo i nawet Eintopf Sonntag, czyli co niedzielę. Zbiorki datków polegały głównie na pieniądzu i były podstawą pomocy zimowej. Mogły się kojarzyć z zimą, ale doszło do tego, że były oczywiście zbierane przez cały rok, a nawet co tydzień. Taka sytuacja. I osoby, które nie dawały, mogły, uwaga, uwaga, kolejna już dzisiaj, paść nawet ofiarami linczu. Przemocy tłumy po prostu. Panował wszechobecny strach psychiczny. Ale techniki manipulacji oczywiście partia miała opanowane do perfekcji i dlatego, kiedy darczyńcy oczywiście hojnie i dobrowolnie płacili swoje datki, otrzymywali różne drobne gadżety. I właśnie to jest ta pomoc zimowa znajdowana przez naszych rodzimych tutaj kolegów i koleżanki, ale nie tylko. Nie tylko takie metalowe odznaki. Skąd są te kieliszki? Lambert. Lambert? I komplecik ile kosztuje? 250 zł. Takie maleńkie. Naprawdę piękne, piękne szkło.
bo wiele tych kieliszków miało taką nakładaną warstwę, zapewne złotą oczywiście. Przecudne rzeczy po prostu. Mniej cudne było to, co dostawali oczywiście Niemcy, którzy tak ochoczo datkowali. Ale za to chęć bycia dobrym obywatelem sprawiała, że tworzyły się całe kolekcje. A to co to jest takiego? To jest mydło kolekcjonerskie, edycja 1987 rok. Ale ten zimorodek? 750. Proszę, jaki zobaczcie, jaki zapach, tyle lat. No, pachnie. Ale rozumiem, że kupuje się całość. Tak, całość. Takie mydełka? Ile u pana? 150. No i wszystko można kolekcjonować, nawet mydło. Oj, te nóżki takie. To były co edycja inne, inne dekoracje. Tych mydełek? Tak. Znana firma. Paryska, to jest Hecker. Na szkle aż tak się nie znam. Uczę się. Ale ładna rzecz. Piękne te kieliszki. A ten pączek, to co to? To jest do tabletek. Aha, takie sprytne coś. O. To jest sreberko? Tak, srebro to jest. Taki tabletownik, ile kosztuje? Nie pamiętam wszystkich cen. 350. No, ciekawa rzecz, to jest coś innego. To rabunia też na tabletki? Nie, to rabunia ma drobne. Najchętniej w żółtym kolorze. Na pewno jak na tamte czasy, to tak. To jest nakładane złoto? Tak. Dukatowe to nie jest farba. To, jest... to miśnia jest? Miśnia, tak. I 1100, ale jest to. Zaraz uciekać w strefę cienia. A taki kałamarz? 250. Całość, tak? Z pozdrowieniami dla Natalii. Ostatnio właśnie byli u mnie wyczochrani, Natalia z Danielem i były goldziki, Ola ze Sławkiem. No i tak, dlatego zawsze coś z kimś się może skojarzyć i kałamarze teraz zawsze będą się kojarzyły mi już tylko z Natalią. A koguty z Danielem, a Ola z Włocławkiem i tak dalej, zawsze można... to wszystko ładnie powiązać. No i tak też wiązali oczywiście sprytni Niemcy, żeby zawsze mieć w razie kontroli aktualny znaczek. Czy to szkło jest uranowe? Tak, uranowe. I taka lampa? 650. Słucham? 650. A wagi? Ile? Wagi po 600. Po 600. Wagi poważone. Widoki nieba zacne. No i zastanawiam się czasem po przeczytaniu tego wszystkiego o pomocy zimowej, jakie widoki tak naprawdę mieli Niemcy z okresu lat 30. aż praktycznie do końca wojny. Darczyńcy, tak jak wspomniałam wcześniej, w ramach podziękowania bardzo specyficznego
zaczęli otrzymywać drobne gadżety. Takie właśnie małe pamiątkowe prezenty wdzięczności o nieznacznej w sumie wartości. Coś jakby teraz smyczki, długopisy czy breloczki firmowe. No ale tak to działa od bardzo, bardzo dawna. Typowym takim prezentem były malutkie broszurki propagandowe, które oczywiście w większości chwaliły kanclerza, no a jakżeby inaczej. Ci hojniejsi dostawali już troszeczkę lepsze, bardziej luksusowe prezenty, bo były to przypinki na szpilce do klapy albo na takiej agrafce. I to właśnie moje mrugnięcie okiem do metaloszukaczy, którzy czasem wydłubią a to tarczę germańską, a to jakiegoś innego dziobaka, jakiś mod Tora, czy takie tam inne wynalazki. Wszystko oczywiście metalowe. Ale tematyka tych przypinek, co ciekawe, obejmowała naprawdę całe mnóstwo tematów, tworząc oczywiście całe serie, co zmuszało do kolekcjonowania. I były to na przykład zawody, albo obszary geograficzne Rzeszy, albo zabytki, niekoniecznie nawet te niemieckie tylko. Były też zwierzęta, owady, ptaki, postacie z rymowanek albo z bajek. No i oczywiście znane osobistości Niemiec. Postacie historyczne, oczywiście Niemiec, całej historii niemiecko-germańskiej. Ale też na przykład główne postacie z oper. Przeważnie było, nie było niemieckich czy austriackich. I one były wykonywane nie tylko z metalu, bo jest cała masa tych przeróżnych produktów, ujmijmy to grzecznie. Jak wspomniałam, i ceramika się pojawiała, i plastik, co mnie troszeczkę właśnie zadziwiło, i drewno, i metal. I czasem te odznaki były dostępne tylko przez 2 dni danej zbiórki. Więc jeżeli ktoś nie wykazał się na czas i nie miał świeżej plakietki, no to właśnie mógł być objęty sankcją i takim uprzejmym donosze wujka, szwagra, zięcia, sąsiada. Ja nie wiem, czy nawet posiadane przez Niemców w domach kanarki przypadkiem nie ćwierkały za daleko, że ktoś jednak nie ma świeżej odznaki. No takie absurdy właśnie kojarzyły się z tamtym okresem pomocy zimowej. A dostępne, tak jak wspomniałam, przez 2 dni, no, wymuszały oczywiście stanie w kolejkach. Także takie to były ciekawe czasy. Zresztą takie zbiórki odbywały się w pewnym momencie co tydzień. I było oczywiście zachęcanie do całej kolekcji. No, mógł to być fajny aspekt oczywiście, gdyby one były może jakoś ładnie wykonane. Co zresztą później Wam pokażę, bo one urodziwe szczególnie nie były. Ale jeśli ktoś jednak w ramach wolności, tej o jakże szeroko pojętej wolności narodu niemieckiego, nie zdobył najświeższej odznaki, groziło mu albo to donoszenie, albo nękanie przez urzędnika do tego celu po prostu wyznaczonego. Więc w ramach antybiurokracji powstawały oczywiście nowe stanowiska. Urzędnik do spraw represji migającego się obywatela. Ale jakoś to tak. Historia kołem się toczy i takie rzeczy mimo wszystko ciągle się zdarzają. Nawet teraz nie ma znaczenia, jaka partia jest u władzy. Naprawdę nie ma. Koryto ma to do siebie, że przyciąga wszystkich. A ta sygnaturka to jest stara chodzież i to są takie mniej więcej lata 60. tej chodzieży, więc też marmurki wiecznie żywe. Zresztą nie mamy się czego wstydzić, z okresu naszego socjalizmu akurat wszelkiego rodzaju szkło i porcelana to były naprawdę piękne rzeczy, ale docenia się to wszystko po długim czasie. Naprawdę długim. Musiało minąć jakieś 30 lat, żeby właśnie takie rzeczy były z powrotem doceniane.
I z perspektywy czasu myślę, że ten zamordyzm, jaki panował w naszym socjalizmie, jednak nie był aż taki, jak właśnie ten niemiecki. Bo jeśli znaleźli się już jacyś odważni samobójcy, którzy widzieli, czym to pachnie i czym jest ten cudny, szczytny cel WHW, to tak naprawdę byli, no w sumie to wiadomo, co byli. I to, co tutaj widzicie w tej gablocie, te wszystkie figurki i różne inne plasticzki, to wszystko jest właśnie pomoc zimowa. Ot taka ciekawostka. I ja właśnie stałam się właścicielką szkła. Bo albowiem takie plakietki szklane jako pomoc zimowa wychodziły i było tego mnóstwo, naprawdę mnóstwo, tysiące. I te figurki, te koniki, to też, to wszystko. Właśnie czytałam o tym, że to jest po prostu niesamowite. 700. Pierwsza wojna. Numery pułkowe, numer seryjny, w pięknym stanie. No, po bagnetach też przelecę. O, podkowa jeszcze z kolcami. Sztuka okopowa. Jeszcze zrobienie z pierścienia, z pocisku. No faktycznie teraz widzę. Pozdrawiam serdecznie pana. Wierzę, że się jeszcze spotkamy, bo to są bardzo wciągające tematy, a pan też ma sporą wiedzę i może bardzo dużo o tym powiedzieć. Lala przecudna. I tutaj właśnie pani miała też bardzo różne ciekawe nasze polskie całe serwisy. Taki granatowy, nietypowy. No i biała porcelanka. Albo taka szklana paterka. Za 8 dyszek, jak można zobaczyć. A wracając i właściwie kończąc już temat pomocy zimowej, miało być mięso, miał być chleb, węgiel i ziemniaki, a były tylko napominanie daj, daj, daj i jeszcze więcej daj. Dobrowolny narodowy obowiązek. Wyliczono, że były to ogromne kwoty, ale no właśnie co może partia rządząca? Może wszystko, bo nie musi informować swoich obywateli, na co szły te ogromne kwoty. I znamy to aż za dobrze z naszej jakby najnowszej historii, ale nie będę się tutaj teraz bawiła w politykę, w te wszystkie fundusze z szczytnym słowem sprawiedliwość w nazwie, czy jakichś tam innych takich bleble. I nikt nigdy nie zobaczył właśnie na oczy żadnego sprawozdania WHW na temat tego, na co tak naprawdę realnie poszły datki od 1933 roku. A cicha plotka krążyła niczym ze skroniec w stawie, że wszystko szło na uzbrojenie. Im bliżej wojny, tym większe milczenie panowało i jakieś takie swoiste wręcz przyzwolenie, tak jakby naród był w jakimś stanie katatonii. No i być może też częściowo pieniądze szły na przyjemności pana kanclerza. Oczywiście, kiedy wybuchła wojna, WHW zyskało nowy wymiar, wiadomo. I tu warto dodać, że odznaki darowiznowe były nie tylko pomocy zimowej, ale właśnie rozpęd propagandowy obejmował datki przy okazji różnych wydarzeń, uroczystości, jakichś świąt sportowych, święta policji, czasami są znajdowane właśnie takie odznaki policyjne. No i wlicza się w te propagandy także słynne poniekąd majówki. Te majówki czasami wydłubywane na polach albo po prostu spotykane na targowiskach, wygrzebywane gdzieś w stanach szufladowych. A ja podziwiałam przepiękne te pawie i tutaj serdecznie pozdrawiam panią. Razem z jej córką Konstancją. Imię Konstancja bardzo ładne. Pięknie się w ogóle je wymawia. Więc miło mi było, że mogłam panie poznać. I tak powoli zbliżam się do mojego słynnego półgodzinki marudzenia. Ale oczywiście targ Iglica to nie tylko moje półgodzinki. To jest dużo, dużo więcej chodzenia i pokazywania. Co oczywiście zrobię następną razą. A jak żeby inaczej, więc
serdecznie zapraszam gdzieś zza tych szkieł, zza tych remerów na kolejną moją relację właśnie spod iglicy we Wrocławiu. A wszystkim serdecznie dziękuję. Zapraszam.